Dzień dobry, kochani. Witam Was po krótkiej przerwie. Jest już po majówce i w związku z tym będę chciała Wam pokrótce opowiedzieć, co robiłam podczas tej majówki i gdzie byłam i dlaczego nie było żadnych filmików. Zapraszam Was, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Kochani, tak jak obiecałam, chcę Wam opowiedzieć, gdzie byłam, co robiłam podczas weekendu majowego. I generalnie obecnie mamy taki mały remont w naszym mieszkaniu. I w związku z tym nagrywam tutaj z kuchni, bo jest to jedyne miejsce, które nie jest, że tak powiem, zabałaganione. Robimy taki mały remont, bo się przygotowujemy do kilku zmian. Między innymi będzie taka część nieco bardziej biurowa i w związku z tym najpierw trzeba to wszystko uporządkować. Natomiast jak spędziłam weekend majowy? Generalnie pierwszego dnia, weekend majowy zaczęliśmy już tydzień temu w piątek i pierwszego dnia pojechaliśmy do Popradu. I generalnie było bardzo przyjemnie, pogoda była też całkiem fajna, także wygrzaliśmy się na termach. Natomiast wracając, niestety mieliśmy małą przygodę. Najechałam na dziurę i niefortunnie sobie rozwaliłam oponę. I w związku z tym dnia następnego, z samego rana, jak dotarliśmy do Sącza, musieliśmy jechać i kupić niestety, ale dwie nowe opony do mojego samochodu. W sobotę również, jak mogliście widzieć, odwiedziłam Szczawnicę, trochę pojeździłam na rowerze i w związku z tym miałam okazję zobaczyć zupełnie inną stronę, powiedzmy, Słowacji. Nigdy tam wcześniej na rowerze ze Szczawnicy nie dotarłam, także było bardzo przyjemnie. Natomiast taka kulminacja atrakcji nastąpiła w niedzielę, kiedy wybraliśmy się do Muzeum Ropy Naftowej i generalnie po drodze koło Gorlic zatrzymaliśmy się na inscenizację bitwy z okresu I wojny światowej. I ta inscenizacja, powiem Wam, że to był najlepszy punkt programu, bo generalnie nigdy wcześniej na takiej inscenizacji nie byłam i też sobie nie zdawałam sprawy tak naprawdę, jaką pasję mają osoby, które biorą udział w takich inscenizacjach. Także niedziela była bardzo fajna, bo zaliczyliśmy Muzeum Ropy Naftowej w Buburce. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, czy cały czas źle wymawiam tą nazwę. Jest to bardzo fajne muzeum, które każdemu polecam, bo jest tam historia wydobycia ropy naftowej od XIX wieku bodajże do czasów współczesnych, także jest wiele różnorodnych i ciekawych po prostu, że tak powiem, urządzeń i można zobaczyć, jak tą ropę naftową się wydobywa. Oprócz tego oczywiście miałam okazję grać w Mario Kart i tutaj muszę Wam powiedzieć, że zgadzam się z osobami, które mówią, że jest to w jakimś stopniu odgrzewany koncert, natomiast zabawa jest przednia. Również jeszcze mam zamiar skorzystać z tych ostatnich dni wolnych i sobie zagrać inne tytuły, które w międzyczasie pojawiły się na Nintendo Switch. Mam tutaj na myśli Kamiko, jak i również jakiś tam tytuł mam na tapecie, który mam zamiar w najbliższym czasie zakupić. Poza tym, co się wydarzyło? Generalnie sobie ustaliłam kilka moich takich celów na najbliższe kilka miesięcy. Jednym z tych celów, będę się dzielić tymi celami z Wami w kolejnych odcinkach, jest bieg w pogoni za bobrem, który odbywa się w sierpniu i jest on w okolicach jeziora Wigry. 13 km, także ostro zaczynam przygotowania biegowe. Mam nadzieję, że to też mnie zmobilizuje do trochę zdrowszego trybu życia, lepszego odżywiania się. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Kiedyś biegałam dosyć dużo, później miałam przerwę, zresztą już Wam o tym mówiłam. I teraz wracam, mam nadzieję, ponownie do tego biegania. I jak mówię, mój pierwszy bieg taki oficjalny, w którym wezmę udział, to jest w pogoni za bobrem. Następna rzecz jest taka, że czytam sobie bardzo ciekawą książkę, też związaną z bieganiem, Urodzeni biegacze, bo chcę sobie zgłębić trochę
całą tą tematykę biegową. Nigdy żadnej książki na temat biegania nie czytałam, natomiast ta książka jest ogólnie rzecz biorąc bardzo ciekawa, także jeżeli nie mieliście jej okazji jeszcze czytać, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. I z grubsza tak minął mój weekend majowy. Trochę mnie nie było, bo miałam zamiar odpocząć właśnie od YouTube'a, od komputera i generalnie mój cel został tutaj, jeśli chodzi o odpoczynek, skutecznie zrealizowany. Również mam do Was takie pytanie. Czy chcielibyście, aby pojawiały się u mnie daily vlogi? Czyli nie tak jak jest teraz, że vlogi pojawiają się powiedzmy co 2-3 dni, albo czasami jest tydzień stricte, gdzie ja rozpakowuję jakieś paczki, bo pojawiły się jakieś ciekawe edycje kolekcjonerskie i w związku z tym wtedy nie ma w ogóle vlogów. I chciałam się Was zapytać, czy chcielibyście, żebym dzieliła się z Wami większej ilości moim życiem prywatnym, tym, czym się zajmuję na co dzień, może też jakieś takie bardziej robić materiały motywacyjne z tego, jak pracować, żeby właśnie mieć taką możliwość jak ja, ułożenia sobie tygodnia pracy tak, żeby mieć powiedzmy jeden taki dzień wolny w tygodniu tylko dla siebie, bez tej pracy. I generalnie, jeżeli chcielibyście zobaczyć takie daily vlogi, w których będą się przeplatały oczywiście motywy gamingowe, to piszcie w komentarzach. I cóż, kochani, wracam z nową energią. Mam nadzieję, że będzie się działo w nadchodzącym tygodniu. Jeśli chodzi jeszcze o hulajnogi elektryczne, to najprawdopodobniej pierwsze jakieś egzemplarze niestety do mnie dotrą dopiero za 2 tygodnie. Wtedy razem z Wami będę mogła sobie przetestować i Wam pokażę generalnie, jak taka hulajnoga elektryczna wygląda. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji kanału, klikania w dzwoneczek. Jeżeli Wam się podobał materiał, to dawania łapek w górę. I jeszcze raz ponawiam pytania, czy chcielibyście, żeby codziennie u mnie pojawiały się daily vlogi. Dzięki. Zrobiła się bardzo ładna pogoda. W związku z tym postanowiłam zabrać Milkę na krótki spacer. Generalnie trzeba wykorzystywać słońcową pogodę, bo w ostatnim czasie cały czas pada. No i też mam zamiar, tak jak mówiłam, w związku z nadchodzącym moim biegiem na 13 km dużo więcej się ruszać i dzielić się z Wami jakimiś być może takimi biegowymi poradami, nie tylko biegowymi, ale również żywieniowymi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oprócz tego wyemigrowałam się z naszego mieszkania, bo tak jak Wam mówiłam, na samym początku mamy tam jakiś remont, a remont rodzi różne wizje i tym samym rodzi jakieś mini konflikty, które się pojawiają. Konflikt dotyczył nawet nie wiem, jakichś takich długich śrub, których nie mieliśmy, jak się okazało, i nie można było przykręcić styropianu. I oczywiście zrobiła się z tego powodu jakaś tam niewielka afera. Ja, ponieważ nie lubię się kłócić, zazwyczaj wychodzę z założenia, że lepiej się wyemigrować, wyjść gdzieś, złapać świeżego powietrza, niż drążyć jakieś tam niepotrzebne konflikty. Poza tym, tak jak mówię, trzeba się więcej ruszać, taki jest mój plan na najbliższe kilka miesięcy.